Nie oszukuj, by wygrać. Witam wszystkich! Zapraszamy na niezwykły wyścig z jajkami. Zespół pierwszy, Eddie i Mia. Tak! Zespół drugi to Tessa i Kobi. Dobrze, znacie zasady. Podajecie sobie jajko na zmianę, a pierwszy zespół, który minie z całym jajkiem linię mety, wygrywa! Szybciej, Sophie! To jajko chce się ścigać! Gotowi? Do startu? Naprzód! Szybciej, Eddie! O tak! Tak! Jej! Eddie zjeżdża i prowadzi! Ale Tessa i Kobi już ich gonią! Szybko, rzucaj! No rzucaj! Dalej, Eddie! Tessa chyba prowadzi, ale mamy emocje! Tak, Tessa! Szybko, Eddie! Możesz wygrać! I oto mamy remis! Remis? O proszę! Co to za wyścig, gdy nie ma zwycięzcy? Jeszcze raz! Ale na wyścigówkach! Wyścigówki, tak! Wyścig na prawdziwym torze! Super! Chodźmy! Tak! Nie mogę się doczekać! Grajcie, Ziggy! Hej, hej, już zaczynamy! Przygody cieka smak! I wszystkich was zapraszamy, śpiewajmy razem tak. Śpiewajmy tak. Razem tak. Śpiewajmy tak. Razem tak. Śpiewajmy tak. Hej, hej, już zaczynamy, wszyscy razem wyruszamy. Przygody czas! Zaprasza was, więc chodźcie razem z nami! Zaczekajcie! Już idę! Witam wszystkich na naszym corocznym wielkim wyścigu! Wybornym, wyjątkowym, absolutnie wspaniałym! Tato! Wybacz, synu. Mów dalej. Wyścig zaczyna się tutaj, a kończy tam. W naszym pałacu. Gdzie dokonamy wręczenia nagród w naszej królewskiej obecności. Będzie można wiwatować. O tak. Ra, ra, ra. To sygnał do startu! Juhu! Tato! Mówiłeś, że ja dam ten sygnał! Szybki Eddie miał świetny start i wszyscy zostali w tyle! Dalej, Eddie! Ten chłopak ma talent! No pewnie! Hej! Kto to mówi? Patrz na drogę, Asie! Chyba chcesz wygrać wyścig, co? No pewnie, że chcę! I zrobisz wszystko, żeby wygrać? Wszystko! Jesteś tego pewien? Na zylion procent! Dobra, zostaw to mnie. Dzisiaj przyniosę ci szczęście. Szybko, skręć tutaj w lewo! No dobrze. Eddie wchodzi w zakręty jak mistrz! Nikt go dziś nie dogoni! Hmm.
przynosisz mi szczęście. Ale co ty robisz? Pomagam ci wygrać, nie? Nikt nie przejedzie po tych skórkach. Ale to nie jest uczciwe. Nie, ale dzięki temu wygrywasz. Chyba masz rację. Powstrzymałem innych zawodników. Wszystkich? Tak. No, ale przecież tak nie można. A kto się tym martwi? Ważne, że wygrywasz. Ale to... A wygrywanie jest super, nie? Tak, uwielbiam wygrywać. To dobrze, bardzo dobrze. Ale co z przyjaciółmi? Hej, mówiłeś, że zrobiłbyś wszystko, tak? Wygrywanie jest fajne. Ale oszukiwanie jest okropne. Wow! Co ty wyprawiasz? To, co trzeba! Hej, Sophie! Uważaj! To skórki! Dzięki, Eddie! Stój! Wyglądasz jak zwycięzca! Ja naprawdę przynoszę Pomogę ci, Kobi! Proszę, Mia! Zrobione! Dzięki! Bardzo proszę, Tesso! Dzięki! Ja, król prosiak, ogłaszam cię, Sophie, zwyciężczynią naszego corocznego wielkiego wyścigu. Brawo, Sophie! Brawo, Sophie! Brawo! O, dziękuję, ale nie wygrałabym, gdyby nie Eddie. Mnie także pomógł. Mnie też. No to jest nas czwórka. A ponieważ Eddie pomógł wszystkim, myślę, że to on jest zwycięzcą. Proszę bardzo, Eddie! Gratulujemy, Eddie! Brawo! Przed wami Mia. To ja! Oto historia o żółwiu i zającu, który wygląda jak królik, tylko inaczej. Rolę żółwia będzie dziś grała bardzo powolna zebra, ponieważ nie mamy żółwia. Więc pewnego dnia bardzo powolna zebra i futrzasty króliczek zrobili wyścig. Króliczek był tak pewny, że wygra, że zatrzymał się w piaskownicy. Ale zebra biegła w swoim tempie, powoli, ale do przodu. Aż... Wiesz, króliczku, przez ten piasek będziesz biegł dużo wolniej. Nie, miałaś go wyprzedzić, a nie mu pomagać. Jej, dzięki, powolna zebro. Kic, kic, kic. Kic, kic. Kic, kic, kic. Kic. Ale wtedy króliczek zobaczył huśtawki. Powolna zebra został bardzo daleko z tyłu, więc się przy nich zatrzymał. A bardzo powolna zebra... Pochuśtać cię? Dzięki! Nie! Wiesz, króliczku, tak miło się razem bawić. Może linię mety też przekroczymy razem. Dobry pomysł! Nie, przecież nie na tym polegają wyścigi. Poza tym, wolna zebra miała wygrać. Wee! Spójrzcie, jest remis. I tak zebra i króliczek zostali przyjaciółmi. Ale to wcale nie była historia o żółwiu i zającu. Opowiesz ją następnym razem. I koniec. Dziękuję.
Porównuj się do siebie. A ten medal dostałam za zwycięstwo w konkursie czytania. Ach, co jeszcze? O, a ten jest mój ulubiony. To nagroda dla najsilniejszego ucznia w klasie. Nie, chwila. No tak, wybacz. To jest nagroda za konkurs stania na rękach. Zawsze mi się mylą te dwa puchary. Też chciałabym dostać puchar. O nie, martw się tym. Może kiedy dorośniesz, to dostaniesz nagrodę za... No za coś. Dziękuję. Dziękuję za tę nagrodę. Mia? Mój puchar. O, racja. Ojej! Tak chciałabym coś wygrać. Cóż, to masz okazję. Dzisiaj jarmark. Na farmie. Edi, Kobi, gotowi? Już czas na kolejną przygodę. Pójdę po swój wózek. Grajcie, Ziggy. Hej, hej, już zaczynamy. Przygody czeka smak. I wszystkich was zapraszamy. Śpiewajmy razem tak. Śpiewajmy tak. Razem tak. Śpiewajmy tak. Razem tak. Śpiewajmy tak. Hej, hej, już zaczynamy. Wszyscy razem wyruszamy. Przygody czas. Zaprasza was, więc chodźcie razem z nami. Kocham tę farmę. No dobrze. Na takim jarmarku można robić i oglądać mnóstwo rzeczy. Jest wiele konkursów, w których można coś wygrać. Zamierzam nauczyć te kury śpiewać i wygrać konkurs śpiewających zwierząt. Hej, cip, 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 cip. A ja upiekę najlepsze ciasto na świecie i wygram konkurs kulinarny. A co z tobą, Kobi? Myślę, że wezmę to stare koło i wymyślę maszynę do polerowania kopyt. Mia, a ty zdecydowałaś, co będziesz robić na jarmarku? Masz pomysł na konkurs? No, ja... Tylko... Ojdź! Pomyślę, co zrobić z tym hakiem. Może Tessa wie, jak naprawić ten domek. Chyba wygrała jakiś konkurs majsterkowania. Nie! Ja to zrobię. Całkiem sama. I proszę, naprawiam domek. Będzie największy, najlepszy, najwspanialszy i wygram. Dobrze. Zostałam więc tylko ja. Dobry pomysł, koniku. Będę sędzią. Nie potrzebuję żadnej pomocy. Jestem w tym tak samo dobra jak oni. Dzień dobry, panienko. Nazywam się Andy. Witaj, ja jestem Mia. Zapraszam do mojego warsztatu. Usiądź, proszę. Ale jest ładny. Dziękuję, Andy. Hej, no proszę. Ty także lubisz drewno. Wygląda na wielki projekt. To był domek dla ptaków, ale nie wiem, jak go naprawić albo ulepszyć. Dla ptaków? Mogę ci trochę pomóc? Czy to rozwiązuje twój problem? No wiem, trzeba wyszlifować na brzegach. Nie, myślałam, jest... Wow! To taki prezent od Bobra dla ciebie.
pyszne ciasto, Tesso. Stójcie, macie śpiewać! La, 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 la! Mia! To jest świetne! Wyjątkowe! Chyba tak. Nie spodziewałam się, że masz taki talent. Ja także nie. Jej, Mia! To jest prawdziwy pałac. Jest trochę nierówny na brzegach. Skoro potrafisz robić takie rzeczy, to może zrobisz mi wyścigówkę. O! No, ja... O! Mogłabyś je zrobić dla wszystkich. Tak! Tak! Chcą, żebym zrobiła im wyścigówki. A ja tylko chciałam wygrać jakąś nagrodę. Wygląda na to, że nie powiedziałaś im, kto zrobił ten domek dla ptaków. Chciałam powiedzieć, ale tak im się podobał. A ja tak bardzo chcę wygrać nagrodę. Chyba cię rozumiem. Przypomniała mi się piosenka, którą śpiewał mi tata, gdy byłem jeszcze małym bobrem. Nie porównuj się do innych, umiesz to, co umiesz ty. Każdy z nas jest inny, więc zaufaj mi. Choć najpierw nie wychodzi, myślisz, że nie umiesz nic. Nie porównuj się do innych, umiesz to, co umiesz ty. Nie martw się, gdy lepiej ktoś od ciebie robi coś. Nie porównuj się do innych, także będziesz umieć to. Nie porównuj się do innych, także będziesz umieć to. Jak posklejać domek? Wiem, bo pokazałeś mi. Jedna część po drugiej i porządek robię z nim. Nie porównam się do innych. Umiesz to, co umiesz ty. Nie porównam się do innych. Umiem to, co umiem ja. Tu, 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 tu. Więc sama zrobiłaś ten domek? Aha, no pewnie. I ten domek też zrobiłaś? A, ależ skąd? Ten zrobił Andy. Kim jest Andy? Andy Bóbr, który mieszka niedaleko i robi rzeczy z drewna, takie piękne jak ten pałac. Ale mówiłaś, że to ty. Nie, to wy tak mówiliście. A mnie się to nawet podobało. Chociaż powinnam powiedzieć prawdę, ale... Teraz mój domek podoba mi się dużo bardziej, bo zrobiłam go całkiem sama. Mnie także się podoba. Widzisz, Mia? Prawdziwi eksperci także wybrali twój domek. To dlatego, że jest najlepszy. Naprawdę? Jako sędzia konkursów na jarmarku ogłaszam, że Mia... otrzymuje pierwszą nagrodę w konkursie reperowania domków dla ptaków. Dziękuję. Dziękuję wam za tę nagrodę. Tak! Brawo! 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 Hej, wiecie co? Mam tu więcej nagród. Więcej nagród? Ale jak je wygrałaś? O nie! Nie wygrałam ich. Zrobiłam je. Są dla was. Zwycięzcą nagrody Ediego jest... Eddie! Za to, że jest najlepszym Eddiem na świecie. Jej! Dziękuję ci! A ta jest dla ciebie, Sophie. Ponieważ jesteś tak... Tak... No... Jesteś najlepsza. O! Dzięki, Mia! Oto nagroda Kobiego. Dla ciebie, Kobi. To kawałek drewna. Specjalnie, bo wiem...
że zrobisz z niego jakiś wynalazek. A to nagroda dla Tessy, dla najlepszej łyżwiarki. Ale ja nie jeżdżę na łyżwach. No wiem, ale gdybyś jeździła, to na pewno byś ją wygrała. Jej, Mia, dziękuję ci bardzo. I ostatnia nagroda jest dla nas wszystkich, dla najlepszych przyjaciół na świecie. Ale chyba będzie stała u mnie. Dzięki różnicom świat się kręci. O, teraz na tej wspaniałej scenie nasza własna wersja bajki o owieczkach. Przed wami Sophie Pasterka i Eddie Narrator. Sophie Pasterka zgubiła swoje dinozaury. Eddie, to owce. Racja, owce. Sophie Pasterka zgubiła swoje owce. Tak się martwię i tak mi źle. Gdzie moje owce? Muszę szybko znaleźć. Je. Biedna i smutna pasterka Sophie. Witajcie, ziemianie. Przybywamy w pokoju. Choć nasz statek się rozpadł. Tessa, Mia, ale my tutaj... Nie jesteśmy Tessa i Mia. Jesteśmy dwugłowym kosmitą z dalekiej planety i bardzo chcemy z wami wystąpić. Wybaczcie, ale w naszej bajce nie występuje dwugłowy kosmita. Ale mamy kosmiczne ręce. One także nie występują w naszej bajce. A może buty w kropki? Nie. Wiedziałam, że się nie uda. Różnimy się od ziemian. Naprawmy nasz statek i lećmy do domu. Wybaczcie nam. No dobrze. Kto chce zobaczyć, co było dalej? Ojdź, to nie ten dźwięk. Hej! Wpadłam na świetny pomysł. Może wybierzemy się tam, gdzie wystąpimy z prawdziwymi owcami. Tak! Chodźmy na farmę! Hej, chcecie się wybrać na farmę? Nie zostawimy statku, musicie iść bez nas. Dobrze, do zobaczenia. Grajcie, Ziggy! Hej, hej, już zaczynamy. Przygody czeka smak. I wszystkich was zapraszamy. Śpiewajmy razem tak. Śpiewajmy tak. Razem tak. Kocham tę farmę! Uwaga, owce! Zobaczmy, która z was może zagrać w naszej bajce. Ba, 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 ba. Wspaniale! Możesz być owcą numer jeden. Ba, 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 ba. Jej! Chyba mamy naszą owcę numer dwa. Nie całkiem o to nam chodzi. Wybacz... Szymon! Szymon, tak! Musisz jeszcze poćwiczyć. Słuchajcie! Król Proszak przyjedzie na występ! Naprawdę? Kiedy? W tej chwili! Przyjechał! A teraz zabawcie mnie! Eddie, zaczynaj! Witajcie, zwierzęta! I wasza prosiakowatość. Oho, dziękuję! Na początku historii Sophie Pasterka zgubiła owce. Tak się martwię i tak mi źle. Gdzie moje owce? Muszę szybko je... Muszę...
musisz tańczyć, żonglować, stanąć na głowie? Uwielbiam tę niepewność. Muszę pójść i je odnaleźć. Zmieniłaś słowa. Myślę, że Szymon ucieka, ponieważ zraniłam jego uczucia. Co? Znaczy, co powiecie na krótką przerwę? Powiedziałam Szymonowi, że nie może z nami wystąpić, bo nie śpiewa zbyt dobrze. Teraz muszę go przeprosić. Grajcie dalej, a ja go poszukam. Ale ja nie... Sofi, pasterka zgubiła owce i musi je odszukać. O, to niespodziewane. Bardzo dobrze, świetnie. I co będzie dalej? Dalej, no tak. Już wiem. Może opowiem wam kawał. Czemu świnia wypiła wodę z rzeki? Wiecie? Bo pomyliła koryta. Haha, pomyliła koryta. Rozumiecie? O, i to miało być śmieszne? O raju, mam kłopoty. Szymon! Hej, Szymon! Gdzie jest ta owca? Odezwij się, Szymon! Tu Sofi pasterka. Szymon, przepraszam za to, co powiedziałam. Tak mi przykro. Proszę, powiedz coś, moja mała owieczko. Inne owce śpiewają ładnie. Chciałem tylko zaśpiewać z nimi, ale wychodzi mi... Rozumiem. Smutno, gdy nie można wystąpić z innymi. Powinnaś tam wrócić. Król czeka. Musisz wyjść na scenę. Eddie ma wszystko pod kontrolą. Dzięki, że przyszłaś, Sofi. Ale nie będę śpiewał z innymi. Moje B brzmi inaczej. Szymon, czekaj! Nie uciekaj! Posłuchaj, mam dla ciebie piosenkę. Czy zachód, czy południe, jest to każdy dobrze wie. Od słońca ziemia różni się i od księżyca też. Ja noszę okulary i widzę dzięki nim. Lecz gdybym ich nie miała, na drzewo wpadłabym. To przez nie się wyróżniam, lecz nie jest mi z tym źle. Przecież każdy z nas jest inny i dobrze różnić się. Jesteśmy małe żaby, skaczemy śmiejąc się. Coś po czym nas rozpoznasz, to zielony kolor ten. Lecz są też żaby inne. Nie czuję się z tym źle. Przecież każdy z nas jest inny i dobrze, dobrze różnić się. Czy zachód, czy południe, jest to każdy dobrze wie. Od słońca ziemia różni się i od księżyca też. Choć wszyscy się różnimy, to nie jest nam z tym źle. Bo każdy z nas jest inny i dobrze, dobrze różni się. Szymon, już mam dla ciebie rolę. Chodźmy, pokażę ci, co robić. Więc... Sofi pasterka zgubiła te owce. Zginęły we mgle. Nie widzę ich. Nie. Owieczki, owieczki. Czy słyszy ktoś je? To chyba był Szymon. Szymon, kochany. Szymon. O, Szymon. Jaki masz głośny i wspaniały głos. Owieczki cię usłyszą i wkrótce znajdą dom. Twój głos i wróciły.
powróciły do domu. O, brawo! Ogłaszam ten występ najpiękniejszą sztuką o owieczkach na świecie. Tessa! Mia! Znaczy, dwugłowy kosmito! Odlatujecie? Tak, wracamy na naszą planetę, na której nie jesteśmy inne. Ale to dobrze, że się różnimy. Proszę, wystąpicie w naszej bajce? Dobrze, miła ziemianko, o co w niej chodzi? Kiedyś dwugłowy kosmita wylądował na Ziemi. A ziemianie pożyczyli jego statek, żeby zwiedzić galaktykę. Ojcz! A potem Sophie Pasterka bawiła się z dwugłowym kosmitą, a chłopcy naprawiali rakietę. To jest wspaniała historia. Spacer w cudzych kopytkach. Kobi, ty jesteś taki mądry. Po co nam są palce? Do noszenia paznokci. A dlaczego woda jest mokra? A po co skakałabyś w kałużach? Naprawdę muszę iść do... Nie dlatego woda jest mokra. Dlaczego woda jest mokra? I co to znaczy mokry? Powiem ci to później, bo teraz naprawdę muszę Ale iść dlaczego? Do... Ale dlaczego? Mia, myślę, że Kobi chce ci powiedzieć, że... Muszę iść pilnie do toalety. Dlaczego Kobi nic nie powiedział? Myślę, że to mówił, ale o tak. O! Właśnie, Eddie, dzięki tobie wymyśliłam zabawę. Naprawdę? Super! A czemu psy zachowują się jak psy? A krowy zachowują się jak krowy? A świnki zachowują się jak świnki? Może trzeba spytać świnkę. Na przykład króla Prosiolota? Króla Prosiaka, który mieszka w zamku Prosiaków? Świetny pomysł! Chodźmy! Tak! Hej, hej, już zaczynamy. Przygody czeka smak. I wszystkich was zapraszamy. Śpiewajmy razem, tak! Śpiewajmy tak, razem tak. Śpiewajmy tak, razem tak. Śpiewajmy tak. Hej, hej, już zaczynamy. Wszyscy razem wyruszamy. Przygody czas zaprasza was, więc chodźcie razem z nami. Zaczekajcie! Wasza wysokość, czemu świnki zachowują się jak świnki? Czemu zachowują się jak świnki? Czemu one tak się zachowują? Chyba nie wiem. Ale jesteś świnką. Jestem? Ach, tak. Chyba masz rację. To zabawne. O, dziękuję. Ale mój syn wcale tak nie uważa. Tak rzadko się uśmiecha, jakby był nieszczęśliwy. Dlaczego? Tego nie wiem. Może wy mi pomożecie? Spotkacie się z nim? Pewnie, czemu nie? Tak, z przyjemnością. Zapraszam świnkę, księcia, knurka. Hej, książę! Hej! Witaj! Może się pobawimy? No to może piknik! Wspaniale! Chcesz zaprosić przyjaciół na piknik królewski? Przynieś królewski koszyk piknikowy. Ale pilnujcie, żeby książę się nie wybrudził, bo to nie po królewsku. I proszę was,
dowiedzcie się, czemu jest taki smutny. Jest jak... Patyk w błocie? Tak! Czemu jak patyk w błocie? Ponieważ patyk jest taki smutny. No tak, oczywiście, to jasne. Sprawdzałem tylko, czy ty to wiesz. Cóż, bawcie się, a gdyby się działo coś złego, użyjcie królewskiego gwizdka i pojawię się, by udzielić mojej królewskiej pomocy. No dobrze, to miłego dnia. Byłbyś tak miły i podał mi królewskiej kanapki, proszę? Tak, z wielką przyjemnością. Drogi książę, mogę zaproponować kanapkę? Dziękuję ci bardzo. Jest grzeczny jak na świnkę. Mam użyć gwizdka i wezwać króla prosiaka? Nie przeszkadzajmy mu. Sami zajmiemy się księciem. Poza tym, wygląda jakby się cieszył. Pyszne, dziękuję. Co teraz? Ta gra polega na tym, że ja zaczynam opowiadać historię i potem każdy dodaje do niej coś od siebie. Świetnie! Super! Dawno, dawno temu żył sobie książę i on miał... magiczną koronę. I kiedy stał na głowie, to dzięki niej mógł bardzo szybko wirować. Teraz ty, książę. No i właśnie tym zajmował się książę. O nie! I żyli długo i szczęśliwie. Co teraz? Dobrze, to czas na wyścig w workach. Tak jak Tessa. Każdy wchodzi do worka i ścigamy się aż do mety. Ojej! Książę się ubrudził. I to znowu! Zaraz użyję gwizdka, żeby przyszedł król i go umył. Nie, zaczekaj! Pamiętasz, że mamy odkryć, dlaczego książę się nie uśmiecha? Spójrzcie na niego! Jest szczęśliwy jak świnka w błocie. Właśnie. Nasz kolega jest księciem, ale także świnką. Jeśli pomyślimy jak świnki, to dowiemy się, co sprawi mu przyjemność. Gdybym ja była świnką, to przez cały dzień bawiłabym się w takiej wielkiej błotnej kałuży. Otóż to. A gdzie znajdziemy najlepsze błoto? Na farmie! Dlaczego król nie pozwala mu się bawić w błocie? Pewnie tak długo jest królem, że zapomniał, jak być świnką. Szkoda, że król tego nie widzi. Szybki jest. Czy książę wyzdrowiał? Pytałeś nas, dlaczego się nie uśmiecha. Tak, to prawda. Mówiłem, że jest smutny jak patyk w błocie. Nie jest jak patyk w błocie, jest jak świnka w błocie. Ale tak się nie zachowuje, książę. Może jest księciem, ale jest także świnką. A świnki lubią błoto. Wiemy to, bo pomyśleliśmy jak on. Pomyśleliście jak ktoś inny. Czy zwyczajna krowa może ćwierkać tak jak ptak lub mieć własny sklep i sprzedawać mak? Nie, bo krowa chce muczeć i pyszne mleko dać. Bo krowa żyje tak i ma swój krowy świat. Czy na przykład ta kura może kwakać wciąż lub mieć ciężarówkę i jechać nią? Nie, kura je ziarno i chce ja ją znieść. Bo kura żyje tak i ma swój kurzy świat. Załóżmy, że myślę jak koń, co zrobić chcę. Hej, już wiem, sianko sobie zjem.
A gdybym świnką chciał być, a przypomina się coś mi, już wiem, zaczekaj, to ja, wspaniała kąpiel ta. Jeśli pomóc chcesz, przyjaciel smutny jest. Właśnie tak jak mój syn, oto radę ci dam. Spojrzyj na świat, jak patrzy on sam. Bo każdy żyje tak, jak i własny ma świat. Proszę, i oto prawdziwa świnka. Eddie podsunął mi ten pomysł, gdy skakał, udając, że musi iść pilnie do toalety. Ta zabawa polega na udawaniu kogoś wesołego, smutnego, złego czy innego. Ja zacznę. Ju! Hej! O tak! Jestem tak! Jej! Jesteś podekscytowana? Tak! Odgadłeś! Teraz ja! Ta-da! Szczęśliwa? Czujesz się szczęśliwa? Jesteś szczęśliwa? Tak! I naprawdę taka jestem, ponieważ dowiedzieliśmy się, jak uszczęśliwić księcia. Dzięki temu, że pomyśleliśmy jak on. Bo jeśli coś jest źle, przyjaciel smutny jest i chcesz go rozweselić, radę dobrą ci dam. Myśl, jak się czuję, a to zaowocuje i nadszedł naszej bajki kres. Żegnamy się! Jeden za wszystkich i wszyscy się bawią. Uwaga, samolot! Żum, żum! Ktoś tu mówi o samolocie? Zaczekaj na mnie! I helikopter Kobiego! No chodź, nasz mały prosiaczku. Czas na kąpiel w błocie. O, no to chociaż kwiknij. Nasz ukochany prosiaczek. Chcecie polecieć z kapitanem Eddiem i pilotem Kobim? Ale my bawimy się w farmę. Latanie jest dużo ciekawsze. Ale spójrz na naszą świnkę. Czyż nie jest słodkim maleństwem? O, prawda, że zabawa na farmie jest wspaniała? Latanie jest lepsze. Pobawimy się w lotnisko. Zium, zium. A właśnie, że nie. Pobawimy się w farmę. Świetny pomysł! Pora na kolejną przygodę! Kobi i ja chcemy na lotnisko! Tessa i ja chcemy na farmę! Dwa głosy przeciw dwóm! I jak zdecydujemy? Mia! Mia! Tutaj jestem! Mia, chcesz pójść z nami na farmę? Myślę, że wolisz na lotnisko, prawda? Co? Jako najstarsza mówię, że idziemy na farmę. Jest dużo ciekawsza niż lotnisko. Jako najfajniejszy mówię, że na lotnisku będzie dużo lepsza zabawa. I ty masz głos decydujący. Na lotnisko! Farmę! Lotnisko! Farmę! No ja... oba pomysły... A może znajdziemy jeszcze inne miejsce? Zjeżdżalnia? Lotnisko jest dużo ciekawsze. Albo farma! A może pójdziemy na huśtawki? Lubimy się huśtać. Możemy się przecież świetnie bawić tu, w naszym ogródku. Wiem tylko, że ja i Kobi idziemy. Ziggy, czekam na muzykę! 2, 3, 4! Hej, hej, już zaczynamy. Przygody czeka smak.
i wszystkich was zapraszamy. Śpiewajmy razem tak. Śpiewajmy tak. Razem tak. Śpiewajmy tak. Razem tak. Śpiewajmy tak. Hej, hej, już zaczynamy. Wszyscy razem wyruszamy. Przygody czas. Zaprasza was. Więc chodźcie razem z nami. Zobaczymy, kto się lepiej bawi. Ach tak? My na pewno lepiej. Od kiedy zabawa to rywalizacja? Dobrze, Eddie. To jaki mamy plan? Latajmy dookoła farmy i pokażmy Sofii, jak świetnie się bawimy. Będzie wspaniale! Czas zapiąć pasy! Na miejsca, gotowi, start! Juhu! Farmer farmę miał, i ja, o. Na tej farmie krowę znał, i ja, o. Krowa, tu oraz, tam, tutaj mu i tam mu, wszędzie. Stary farmer farmę miał, i ja, o. Zabawę chęć dziś mam i powiem wam, że jedną znam. Bo w samolot bawić się zamiast farmę lepiej jest. Tak, najlepsza to zabawa jest. Możesz sobie latać gdzie chcesz, jeśli ci na ziemi źle leć. Przegrasz z nami, dobrze wiesz, bo na farmie tej najlepiej jest. Tak, najlepsza to zabawa jest. Musimy wracać na lotnisko! Sofii, grałaś tak szybko, że zepsułaś skrzypce! Najlepsza zabawa ta, hura! Płynąć pośród chmur, o tak! A na farmie nudno jest, nie umiecie bawić się. Tak, najlepsza to zabawa jest. Hej, nie ma to jak zabawa z dinozaurem! Eddie wcale nie zna się, ciągle tylko latać chce. Teraz więc zapraszam was, oto nadszedł tańca czas! Zabawa wymaga wysiłku. Heli
kopyt leci już. Ale skąd się wziął ten kurz? Nic nie widzi tutaj nikt. Taniec zmienia się w wrzyk. To wasze latanie zepsuło nam zabawę. Tak? Cóż, a naszą zepsuł ten wasz kurz. Gdybyśmy wszyscy od razu poszli na farmę... Albo lotnisko! Farmę! Lotnisko! Farmę! Lotnisko! Słuchajcie... A czasem nie od tego to wszystko się zaczęło? Chyba troszeczkę nas... poniosło. Tak, to prawda. Przepraszam was, że tak nerwowo grałam. A ja przepraszam, że wam przeszkadzaliśmy. Pobawimy się w ogródku? Razem? Razem! Kręcę, 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 kręcę się. I kręcę, 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 kręcę tu i na ziemię buch. Ale zabawa. A teraz ty wybierasz, co będziemy robić. Też tak umiem. Patrz, ta chmura wygląda jak... jak motyl. A ta wygląda całkiem jak... królik. Za to ta wygląda jak... Edi? Jesteście! Jak wasza, zabawa? Niefajnie. Tak, nie ma dobrej zabawy, kiedy się rywalizuje. Cóż, my bawimy się właśnie w oglądanie chmur. Ta wygląda całkiem jak królik. Nie, to dinozaur. A może to wielki nietoperz? Co ty? To jest hipopotam. Według mnie wygląda jak kangur, który zaprasza królika, dinozaura i hipopotama do zabawy. Kto jest królem dżungli? Przestańcie grać! Jako królowa sceny w ogrodzie rozkazuję wam być cicho. Wspaniale! Jesteście dobrymi poddanymi, a ja dobrym władcą. Przecież ja nim jestem! Królem! Królem huśtawki! Jeszcze wyżej, huśtawko! Nikt nie rządzi lepiej niż ja! Ja rządzę! Jestem królową piaskownicy. Rozkazuję piaskowi. Słuchaj się mnie, grzeczny piasek. Ja jestem najważniejszą królową. Rządzę w domku na drzewie, a tu z góry mogę rządzić całym ogrodem. Ja jestem królową wszystkiego. Ja rządzę w ogrodzie. Ja rządzę w ogrodzie. Jestem lepszym władcą niż wy. Nie, bo ja jestem najlepsza. Ja jestem najlepszym władcą. Myślę, że też się na tym znam. Przecież rządzę zespołem. No dobrze, to kto z nas jest najlepszy? Może pójdziemy i spytamy kogoś, kto jest prawdziwym władcą. Mówisz o mnie? Nie, mówię o królowej dżungli. Musimy się wybrać do niej, do dżungli. Dobry pomysł. Uwielbiam dżunglę. Dobrze, ale ona wybierze mnie. Ja mam już nawet tiarę. Czas na kolejną przygodę! Grajcie, Ziggy! 2, 3, 4! Hej, hej, już zaczynamy! Przygody czeka smak! I wszystkich was zapraszamy! Śpiewajmy razem tak! Śpiewajmy tak! Razem tak! Zaczynamy, wszyscy razem wyruszamy. Przygo-
przygody czas. Zaprasza was, więc chodźcie razem z nami. Zaczekajcie! Wasza Wysokość, chcieliśmy spytać, kto z nas byłby najlepszym władcą? Myślę, że to ja. Chyba ja. Na pewno to ja. Ja jestem. No, no. Wszyscy się nadajecie i nie wiem, kogo mam wybrać. Więc mam pomysł. Wybieram się dziś do przyjaciół. Wy zostaniecie tutaj i spróbujecie rządzić całą dżunglą, gdy mnie tutaj nie będzie. Jasne! No, zgoda! No dobrze! A więc niech tak będzie. No dobrze, do zobaczenia! Do widzenia! Na razie! Pa, pa. Do zobaczenia! Do widzenia! Przydałaby mi się pomoc! Powinnam ją mieć? Nie, ja będę tu rządził. Odważny i młody, na wszystko gotowy, jak władca mógłbym żyć. Ja mogłabym przecież najlepszą na świecie królową tej dżungli być. Zaskoczyć poddanych, do tańca porwanych, żyć w ruchu, czuć się zdrowo. A ja wiem, jak na głowę włożyć koronę sobie, bo wiem, jak być królową. Twórz w jednej osobie król Ziggy i Kobi, na palcu drugi król. Zwycięstwa odnosić, na duchu podnosić, ćwiczenia ogłosić, koronę tę nosić, bo wiem, jak rządzić tu. Ja będę królową! Nie możesz tu rządzić! Ja. Nie możesz być królem! Co to jest? Może to dinozaur? Ty chciałeś być królem. Ty będziesz dużo lepsza niż ja. Powinieneś tu rządzić. Głosuję na ciebie. Aruga! Aruga! Głośno ryczy. To straszne. Okropne. Potężne. I dino wielgachne. Może się nas przestraszy. To ogromny potwór. Jesteśmy za mali. Może zbudujemy coś większego i głośniejszego, potężniejszego. Posłuchajcie mnie, wpadłam na pomysł. Dobrze, zrobimy tak. Eddie, ty weźmiesz. Przestraszyć potwora. Prawda? Na pewno! Prawda, Sophie? Musimy tylko trzymać się razem i nastraszyć go najlepiej, jak umiemy. Aruga! Głośno! Aruga! 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 To królowa! Wasza Wysokość, wszystko dobrze? O, oczywiście, choć moi przyjaciele się nieco wystraszyli. Macie całkiem straszną kukłę. Myśleliśmy, że tu jest potwór.
i chcieliśmy go wystraszyć. No, no. Byliście bardzo odważni i to wszyscy. O, to nic takiego. Jesteśmy, no, dzielni i tak dalej. Naprawdę się baliśmy. Tak, to też. Ale co to był za dźwięk? Uczyłam żabki mojej ulubionej piosenki. Poznałam ją, kiedy byłam jeszcze malutkim żółwiem. I raz, i dwa. Aruga, aruga, aruga. Czyż to nie piękna pieśń? Nie podobała mi się, ale teraz jest najfajniejsza na świecie. Cóż za współpracę i za wspólne stawienie czoła niebezpieczeństwu, ogłaszam was wszystkich władcami dżungli na jeden dzień. Hurra! Aruga, aruga, aruga. A teraz Kobi przedstawia Ziggy i jego orkiestra. Tak! Hurra! Hurra! Zagramy teraz naszą ulubioną piosenkę Gwiazdko, gwiazdko w górze tam. Ziga diga raz, ziga diga dwa. Zaczynamy, wiecie jak grać? Gwiazdko, gwiazdko w górze tam, hip-hop gram i gitarę mam. Ale fajnie, zatańczmy. Tak, zatańczmy. Nikt nie tańczy tak jak Tessa. To gitar świetne brzmienie. Czas na bębnów uderzenie. Tak, super. Gwiazdy świecą w górze tam i jak diamenty błyszczą nam. Misiu, graj do rytmu. Misiu, perkusisto nasz, grasz jak geniusz, ale całkiem sam. Szybki rytm piosenka ma, lecz zespół nasz razem gra. Dwa, trzy, cztery! Ładnie gracie, chłopcy! Tak, Ziggy! To dobra chwila na wielkie brawa, bo współpraca to ważna sprawa.